Królowa Elżbieta zmarła w wieku 96 lat. Długości jej wieku może pozazdrościć wielu. Dopiero w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu. Widoczne to było już w momencie jednego z ostatnich spotkań publicznych z nową premier. Ostatnio poznaliście fakty o królowej Elżbiecie. Dzisiaj poznacie prawdziwą przyczynę jej śmierci, bo to nie takie oczywiste, jakby mogło się wydawać. Z powodu pogarszającego się zdrowia monarchini i kłopotów z chodzeniem, obchody na cześć 70 lat panowania królowej miały ulec zmianom, a jej samej miało zabraknąć na wielu wydarzeniach. Jednak sama królowa Elżbieta II dwukrotnie pokazywała się w czwartek 2 czerwca na balkonie pałacu Buckingham. Smutna wiadomość o jej śmierci przyszła dzień po tym, jak królowa przełożyła posiedzenie tajnej rady, jednego z najważniejszych wydarzeń po tym, jak lekarze kazali jej odpocząć. Jeszcze we wtorek 6 września spotkała się z ustępującym premier Wielkiej Brytanii i jego następczyni, gdzie przebywała od tygodni. Jedna z dziennikarek miała możliwość przeprowadzić wywiad z szanowaną doktorką, która to ujawniła, że ciemne plamy rąk królowej, które widoczne są na tym zdjęciu, były dużym ostrzeżeniem informującym o jej pogarszającym się stanie zdrowia. Jak dowiadujemy się z wywiadu od lekarki, wygląda na to, że prawdopodobnie istniały dowody na chorobę naczyń obwodowych. To zaburzenie krążenia krwi, które powoduje zwężenie, blokowanie lub skurcz naczyń krwionośnych poza sercem i mózgiem. Reasumując, takie zaburzenie czasami może spowodować niewydolność serca. Jeżeli krążenie obwodowe jest słabe, narządy nie otrzymują odpowiedniego dopływu krwi. W konsekwencji może to być oznaką niewydolności wielonarządowej. Niestety schorzenie to może przynieść wiele bólu, jeżeli występuje ono w ciężkiej postaci, a jeżeli chodzi o ten aspekt, trudno jest ustalić, jak długo królowa mogła cierpieć na tą chorobę, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, poza kapeluszami, z którymi się prawie wcale nie rozstawała, nosiła również rękawiczki, które skutecznie maskowały zmiany na ciele królowej. Z informacji pozyskanych od rodziny królewskiej poprzez media społecznościowe dowiadujemy się, że królowa zmarła spokojnie, po południu. Zdążyła się ona pożegnać z wieloma członkami swojej rodziny. Co prawda, do tej pory nie podano oficjalnych przyczyn zgonu, ale użyte określenie spokojnie wskazuje na to, że stadium choroby, w którym się znajdowała, nie było nadto zaawansowane. Niektórzy o tym wiedzą, ale wiele osób interesujących się życiem królowej w chwili obecnej nie wie, że jej problemy zdrowotne zaczęły się w 2021 roku, niedługo po tym, jak umarł jej mąż, czyli po śmierci męża, księcia Filipa. Wiele mówi się o tym, że królowa zmarła na COVID-a, jakże popularnego oczywiście w ostatnich latach. Tutaj sprawa zdaje się być dosyć jasna, choć jeszcze niepotwierdzona. Potwierdzone natomiast jest to, że w lutym tego roku królowa Elżbieta była chora na COVID-a. Niemniej jej objawy i przechodzenie choroby należało do łagodnych. Potwierdził to oficjalnie pałac Buckingham. Po infekcji jednak opowiadała, że czuła się bardzo zmęczona i wyczerpana, także jest tutaj pewna nieścisłość. Pałac Buckingham co prawda ukrywał w tajemnicy problemy zdrowotne królowej, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. W tym momencie już wiadomo jednak, że z powodu pogarszającego się zdrowia w ostatnich kilku miesiącach sędziwa królowa była pod ścisłym nadzorem lekarskim. Obawy wzbudziła też jej szczuplejsza i bardziej krucha sylwetka. Na zakończenie ciekawostka. Jej głównym lekarzem był profesor Thomas, który leczył królową przez ostatnich 8 lat. Uczestniczył on również w odbieraniu porodów członków rodziny królewskiej. W uznaniu dla jego pracy królowa postanowiła nadać mu tytuł szlachecki. Wiele osób podaje jako przyczynę śmierci syndrom złamanego serca po stracie bliskiej osoby. Nie sposób będzie to potwierdzić. Jej mąż umarł nie tak dawno temu. Oficjalna przyczyna śmierci królowej może nigdy nie zostać ujawniona. Tak dzieje się właściwie w większości przypadków, gdy odchodzą członkowie rodziny królewskiej. Królowa dożyła pięknego wieku. Nie dożyła co prawda 100 lat, lecz nie zmienia to faktu, jak wspaniałą była królową dla tych wszystkich ludzi, którzy oddają jej hołd w chwili obecnej, hołd i uznanie. Jeżeli ciekawi Was ta tematyka, niedługo pojawi się również na kanale film z tajemnicami, które skrywa rodzina królewska. Jeżeli jesteś ciekawy tego odcinka, zasubskrybuj mój kanał oraz przyjdź i obejrzyj tamten odcinek. W tym odcinku to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.